No to generalnie praca wygląda tak, że najpierw ktoś się w ogóle musi odezwać i zwykle dostaje albo treatment, albo scenariusz, zależy na jakim etapie też już jest dany projekt. Bo to też nie jest tak, że operator wchodzi w projekt, kiedy on się dopiero zaczyna. Zwykle tam już ileś miesięcy, a czasem lat pracowali nad czymś i właśnie zostaje zaproszony do projektu. Oczywiście reklamy czy fabuła to są dwie różne rzeczy. W każdym razie wchodzę, dostaję treatment lub scenariusz, czytam go sobie wnikliwie i zaczynam już wyobrażać sobie różne rzeczy. No, każdy z nas, czytając cokolwiek, myślę, że sobie różne rzeczy wyobraża. Ja mam tak, że wyobrażam sobie od razu konkretne obrazy. I to jest jakaś taka baza, te wyobrażenia do tego, jaki ten film chciałbym, żeby był. Potem się oczywiście po przeczytaniu scenariusza spotykam z reżyserem, reżyserką. No i sobie rozmawiamy, co tam ma być, jak to ma wyglądać, jaki ma być klimat. No i gdzieś tam łączą się te nasze wizje, te moje wyobrażenia z tym, co ma reżyser lub reżyserka. No i zaczynamy pracę tak naprawdę nad tym. No, trzeba wszystko przygotować, żeby to potem tak wyglądało. No i trochę skracając, tak naprawdę ta wizja powstaje przez całość tworzenia się filmu, aż do kolor korekcji. Oczywiście ona powinna być dość spójna na samym początku, żeby też każdy pion, a ode mnie, od operatora, zależy bardzo dużo innych osób na planie, ich praca. Natomiast dużość rzeczy jest jednak zmiennych i nie da się ich tak w 100% zaplanować, szczególnie przy dłuższych formach. Więc jest tak, że my sobie wszystko mamy jakieś tam jakąś wizję, eksplikację operatorską, coś tam, ale przez to, że dużo rzeczy się zmienia, no to tak naprawdę ta wizja ewoluuje. Czasami się okazuje, że coś jest fajne, a o tym nie pomyśleliśmy, albo odwrotnie, że coś, co wydawało nam się ciekawe, jest do wyrzucenia, bo nie działa. No więc to jest takie trochę próby i błędy i dużo czasu na to się poświęca. To jest ciekawe to, co powiedziałeś o storyboardzie. Bo to nie jest tak, że w każdym projekcie jest storyboard. Z doświadczenia widzę, że krótsze formy częściej mają storyboard, bo jest na to po prostu czas, bo nie ma aż tyle do zrobienia. I wtedy jest fajnie, bo mamy na czym pracować, dokładnie wiemy, jak będzie to wyglądało pod względem kadrów. Natomiast no, można sobie coś wypróbować, bo można sobie nawet poukładać te obrazki, tak jakby zmontować, taki animatik zrobić. Przy dłuższych formach rzadko kiedy miałem bardzo szczegółowy storyboard, raczej na przykład na trudniejszą scenę, więc to jest różnie. Często się po prostu robi spis ujęć i spisuje się ze scenariuszem, wymyślając ujęcia tylko, no, że to jest, nie wiem, zbliżenie na to, albo takie opisowe. Ale tak, ja czytając scenariusz, no, czytam go zwykle kilka razy, nie jakby jeden raz po drugim, tylko gdzieś tam sobie daję odetchnąć. No, scenariusz jest tak naprawdę takim trochę pakietem startowym do robienia filmu. Tam jest dużo rzeczy zawarte, dużo informacji, ale też bardzo dużo rzeczy nie jest napisane. Nie ma napisanych ich, jakie to są kadry, kto gdzie stoi. Czasami jest, gdzie kto gdzie stoi, ale często nie. I tak naprawdę scenariusz daje bardzo duże pole do interpretacji. No i tak wygląda praca z reżyserem, że jest napisany na przykład dialog i wiemy, że to się dzieje w kawiarni, ale teraz trzeba znaleźć tę kawiarnię, zaadaptować trochę ten scenariusz pod tą przestrzeń, dogadać się, jaki tam w ogóle ma być klimat. I teraz jaki ma być ten klimat, idziemy sobie do gaffera, do mistrza oświetlenia i rozmawiamy o tym, jakie światło ma być, jak ten klimat utrzymać. A no, nawet takie proste rzeczy, że w scenariuszu możesz mieć napisane noc, las, tam w górach czy coś tam. Zwykle jest że plener, las i noc. No i to łatwo napisać, ale potem trzeba ten las w nocy jakoś zrobić, że generalnie nic nie będzie widać, jeżeli operator nie wymyśli, jak to rozwiązać. Więc jest bardzo dużo rzeczy, które wymaga interpretacji i adaptacji tak naprawdę do tego, żeby to się dobrze oglądało. Budżet nie, bo znaczy jest tak, że może nie konkretny budżet, natomiast czytając daną scenę, ale to nie trzeba być geniuszem,
widzisz, czy to jest scena ogromna i rozbudowana na dużo pieniędzy, czy raczej skromna. Ja raczej widzę to, jakich środków wyrazu powinienem użyć i czy jest ona skomplikowana dla mnie, czy jest taka, że równie dobrze mógłbym jutro wejść i ją nakręcić. No bo wiadomo, że jest scena taka, że ktoś sobie rozmawia przy stole, nie ma tam nic szczególnego. Ale jeżeli on, znowu przytoczę, jeżeli rozmawia przy stole, ale w plenerze i w nocy, jeszcze ten plener jest jakiś dziwny i jeszcze, nie wiem, jest 100 statystów wokół, no to wiadomo, jest to dość logiczne, że jest to skomplikowana i droga scena. Ja mam tak, że czytam i widzę po prostu, ile czasu będę potrzebował na tą scenę. Czy to jest scena, którą można wcisnąć pomiędzy inne, czy raczej trzeba poświęcić na przykład na nią cały dzień. Zwykle jednak sceny są dość proste. To znaczy, mało jest scen w scenariuszu, które wymagają bardzo dużych i wnikliwych przygotowań. Mówię pod względem technicznym, bo nie wchodzę już w tam strefę aktorsko-emocjonalną. Natomiast pod względem technicznym rzadko kiedy są w scenariuszu takie sceny, które wymagają bardzo dużych przygotowań. Oczywiście zwykle w każdym scenariuszu jest taka scena, ale są to sceny jakieś tam specjalne, powiedzmy. No, chyba że kręcimy film akcji, w którym no, w ogóle moim zdaniem takie sceny akcji, nocne, duże plenery, to są sceny bardzo pochłaniające budżet, z dużą ilością statystów. Tam jest chaos, ogarnięcie tego jest bardzo trudne, no i jednocześnie kosztowne, a dla mnie wiąże się z dużym stresem, no bo jest mniej rzeczy, które jestem w stanie kontrolować. Podobnie na przykład może być trudną sceną, scena o zachodzie słońca, bo na ekranie mija, nie wiem, 2-3 minuty, zwykle tyle ma scena, a my to kręcimy na tyle długo, że jak zaczęliśmy, to te słońce jeszcze nie zachodziło, a jak skończymy, ono już będzie za horyzontem. I teraz jak to wymyślić, żeby uniknąć tego, żeby widz czuł na każdym cięciu no po prostu różnicę w świetle, nie? Trochę tak i trochę nie. Bo jest tak, że oczywiście najbardziej lubię oglądać thrillery, kryminały, kino raczej ciężkie i mroczne. Natomiast to nie jest tak, że tylko takie filmy chcę robić. Bardzo bym chciał oczywiście. Natomiast raczej patrzę też na to, jakie perspektywy ma dany film. To znaczy niekoniecznie to musi być gatunek, na który bym poszedł do kina, żebym się w niego zaangażował i zrobił ten film. Patrzę raczej na to, bo no właśnie jakie są perspektywy, czy ten film ma szansę być dobry, czy ta historia jest angażująca widza, czy dla mnie jako operatora jest tam coś, gdzie mogę się rozsmakować i poeksperymentować, żebym też mógł zrobić coś, czego nie robiłem. To też jest dla mnie bardzo istotne, żeby w każdym projekcie móc się rozwijać i próbować nowych rzeczy. Wtedy ten zawód jest ciekawy i myślę, że w ten sposób ludzie przez lata, no, są operatorzy, prawda, którzy mają prawie 90 lat i starsi, i oni całe życie się rozwijają i ciągle szukają czegoś nowego. Ja trochę szukam w każdym projekcie właśnie czegoś nowego, gdzie mogę coś zmienić, żeby też potem, jak będę oglądał filmy, albo ktoś będzie oglądał filmy, które robiłem dotychczas, żeby one były totalnie różne. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby one nie były wszystkie w jednym kierunku. No bo też to poszerza moje horyzonty i wiedzę na temat w ogóle kina. Trochę nie ma takiej jednej uniwersalnej zasady, która działa wszędzie. Natomiast bardzo lubię rozróżniać bohaterów po jakimś kolorze. Zrobiłem cały serial Kontrola, 4 sezony i tam to jest, że każda z postaci i każdy z ich światów jest w innym kolorze, natomiast kiedy się spotykają, te kolory się miksują i dają coś pomiędzy. No, kolor generalnie, to jest myślę ciekawe, natomiast sposobów jest mnóstwo, bo tak naprawdę możemy wybrać różne obiektywy, nie wiem, pokazywać jakąś postać na szerokich obiektywach blisko i będzie coś no tam takie bardziej dynamiczne. Natomiast tak jak mówię, nie ma jednej zasady. Bardzo lubię to robić światłem, natomiast nie zawsze się da, bo w momencie, kiedy mamy scenę, nie wiem, w biały dzień na zewnątrz, no i nie mamy super budżetów, najczęściej, to trochę nie mamy jak z tym światłem pracować, no bo ono jest wszędzie i
no, można sobie je wysłaniać, coś tam, natomiast to będą mikrozmiany. A jeżeli chcemy, żeby nasz czarny charakter zawsze był, nie wiem, w cieniu, no to jest niewykonalne. Albo trzeba wtedy troszkę zmienić scenariusz, jeżeli bardzo nam zależy na takim efekcie, no, albo niestety zrezygnować z efektu na rzecz tego, żeby scena działa się gdzieś w konkretnym miejscu, gdzie to było w scenariuszu.